właśnie. Moi drodzy, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, chcieliśmy wam bardzo tutaj rodzinnie życzyć wszystkiego najlepszego. Zdrowia. Najważniejsze. Szczęścia. Tak. I zdrowia. I zdrowia, to trzecie to zdrowie. I pomyślności. No i oczywiście, żebyście znaleźli pod choinką fantastyczne prezenty. Adam, co byś chciał znaleźć pod choinką? No na pewno nie to, co znalazłem w zeszłym roku. A co znalazłeś w zeszłym roku? Weekendy. To bez spodni. No, to właśnie. Pierwsza gwiazdka. No to gwiazda. Cześć chłopaki. Słuchajcie, dobrze, że was widzę. Chciałbym was w tym roku zaprosić do mnie na Wigilię. Prawda? No i widzicie, i właśnie o to chodzi w te święta, żeby była miła, świąteczna, rodzinna przede wszystkim, wspaniała atmosfera. Akurat mnie żona wyrzuciła z domu, więc ja przyję chętnie. Nie, bo święta są. A, no właśnie, rozumiesz, święta. Nie ma co rozgadywać. Aha, bo to nie... Nie, że nie widzieli. Nigdy nie lubiłem. No i oczywiście, żebyście tak sobie siedli, porozmawiali, powspominali, napili się smacznego alkoholu. Tato, no co ty gadasz? U mnie w domu w Wigilię nie pije się alkoholu. Ty żulu! Ty fenolu! Ty malinowy nosie! Ty alkoholiku! Ty. Adam... Dobrze mówię, ale święta są... No właśnie, my to święta życzenia składamy, a ten z wodą wyskakuje. Żul jeden. Troszkę kultury. Nic się nie nauczył. No nic. Wesołych świąt. Nic. Czy kabaret z kaszą męczących. Nic się nie nauczył. Paszę, tak alkohol nie będzie. Nie będę, dajcie mu spokój. Dajcie mu spokój. Nagrywa się jeszcze, no! I że zamuła trzeba powiedzieć prawdę. Słowem się nie ogarnę. Dobra.